właśnie tylko o aborcji chce coś mówić. Tylko o aborcji, no to o aborcji mówi, czyli chce dzieci zabijać. Emerytowanym górnikiem i specjalnie tu przyszłem, żeby wspierać rolników. Żeby wspierać rolników. Jak pan ma emeryturkę, jest pan górnikiem, węgiel... Bo widzę, co się dzieje na tym w Polsce i widzę to wszystko, co się tu dzieje. I przede wszystkim, że ja mam emeryturę, to ja będę wspierał dalej górników. Znaczy rolników, z tego względu, że oni po prostu nie mają prawa bytu teraz. Z tym, co się robi w Polsce i na świecie. I w Europie. Ale jakby pan to najkrócej określił? Co się dzieje? Co się? Przecież wszyscy bogaci samochodami jeżdżą, domy mają, budują się, no, emerytury. Niemcy bogaci, Polacy też chcą być. Jakby pan, to co się właściwie dzieje? Jak co się dzieje? Po prostu mamy taki rząd, jaki mamy. I niestety to jest niemiecki rząd. Ja tak twierdzę. A za kim pan głosował, przepraszam? Ja? Zapisy. Bardzo ładnie. Tak należy właśnie. I teraz wszyscy, tylko i wyłącznie, którzy mają pretensje, to niech się zastanowią, na kogo głosowali. Niech se teraz pomyślą, kogo wybrali. Wybrali i teraz mają mózgi wyprane, bo im normalnie nabili do tych głów różne bzdury, że będzie lepiej, będzie fajnie, przyjemnie. I co się okazuje, jak jest przyjemnie? Wszyscy pójdziemy na dno. Klasa ta najniższa, emeryci. Ja też Polski jestem emeryt. Tak jest, ja też. Tusk miał 100 punktów programu wypełnić na 100 dni. No nie wiem, wypełnił 1, 2, no ale on mówi. Żadnego, tak? Żadnego. Ale on mówi, proszę pana. Tylko o aborcji chce coś mówić. Tylko o aborcji. No to o aborcji mówi, czyli chce dzieci zabijać. Przepraszam. Wypełnił, proszę pana. Wypełnił dla Niemiec. Tak. Dla nich on jest uległy jak mysz pod miotło. Taki skulony chodzi tam. I wszystko, co mu każe, to wszystko robi. Czyli prawdę powiedział, że te 100 punktów to jest tylko metafora i taka przenośnia. Tak jest. To jest tylko baju-baju, a sam tam jeździ i spełnia wolę Niemców. Tak jak kiedyś Niemcy powiedzieli, nie wiem, czy pan pamięta. Czyli raz prawdę powiedział, że to metafora. No i sprawdziło się. Proszę pana, Niemcy powiedzieli tak. Nie teraz wojno, nie siło. Polskę weźmiemy gospodarczo i zabiorą nam. Będziemy jednym z landów i będziemy, oczywiście ja już nie, bo jestem za stary, ale młodzież będzie dalej wyjeżdżać na szparagi i będą wracać z krzywym kręgosłupem. Tyle wszystkiego mam do powiedzenia. Właśnie, bo zarzuca się, że na te strajki przeważnie chodzą starsi ludzie, a młodzież nie, chociaż rolnicy akurat młodzi wychodzą. Ale te pozostałe strajki patriotyczne, to że to starsi. Dlaczego tak? Proszę pana, ci młodzi naoglądali się i nasłuchali się tych bzdur. Oni chcą tylko tak, pigułka po, może jeszcze pigułka przed. Już nie będę wgłębiał się w to. Myśleli, że życie to polega tylko na tym, na bawieniu się. Nie pamiętają czasów komuny. Oczywiście, że nie. Jak mogą pamiętać, proszę pana, jak oni mają po 20, tam 25 lat, co oni mogą pamiętać? Myśmy przeżyli stan wojenny, żeśmy przeżyli, przeżyliśmy komunę. Ja pamiętam kartki, jakie ja miałem. Ja wychowałem trójkę chłopców, proszę pana, a nie mogłem nic im kupić, do jedzenia nawet. Mleko wszystko na kartki było. Nie mówiąc o butach, o innych rzeczach. Tak to wyglądało, a dzisiaj mieli dobrze, mieli coraz lepiej i co zrobili? Kogo wybrali? Niech się teraz zastanowią. Trzecią drogę? Tuska? A trzecia droga to cały czas jest Tusk. To jest pierwsza droga, czy ta druga właśnie? No, to jest wszystko związane z Tuskiem. Oni tylko szli po to wszyscy, żeby obalić rząd PiS-u, nic więcej. I teraz co wyprawiają? Młodzież nie pamięta, jak za rządów Tuska pracowali ludzie za 2,50 na godzinę. Nie pamięta tego i dlatego oni nie wychodzą na ulicę. Niestety. My troszkę pamiętamy i komuny, i Tuska, i no niestety. No. Tak jest. Dziękuję bardzo. Telewizja Tychy jest najlepsza. Dziękuję. Słuchajcie, tak na gorąco taka refleksja mnie naszła, przysłuchując się tej kobiecie, która udzieliła takiego wywiadu i tym dwóm gościom, którzy później się wypowiadali. Powiem wam, że jestem w szoku, bo
Rzeczywiście, rządy dyktatorskie, reżimowe chcą nam odebrać nasze wolności, które nam przysługują. Ale pani, która się wypowiadała, też ma 100% racji, kiedy powiedziała, że ludziom się po prostu zwyczajnie nie chce chodzić na takie różne strajki, demonstracje i tak dalej. Bo wolą siedzieć przed telewizorem w domu i oglądać przy kawce czy przy piwku po prostu pierdoły, duperele różne. I nawet nie oglądają, nie chcę im się obejrzeć takich relacji z takich protestów. No bo na naszym kanale jest takich relacji kilka, kilkanaście może. No i nie wszystkie cieszą się jakąś nadzwyczajną oglądalnością. Powiem wam, że nie wiem, o czym w ogóle my tu gadamy. No skoro ludziom się nie chce nawet obejrzeć relacji z protestu, a co dopiero pójść na niego. Biorąc to wszystko pod uwagę, moim zdaniem większość tego narodu zwyczajnie nie zasługuje na lepsze rządy i lepsze traktowanie niż to, które jest. Mamy dokładnie takich rządzących, na jakich po prostu w większości zasługujemy. A ta trzeźwa mniejszość nie jest tego w stanie zmienić na siłę, nawet takimi protestami, demonstracjami. No i mamy jak mamy. Chyba z tym narodem już lepiej nie będzie. Ja przynajmniej tak myślę. Bo jedyna grupa, która jeszcze jakoś coś przeczuwa, co się dzieje na naszych oczach, to jest grupa starszych, no takich jak ja, którzy jeszcze pamiętają komunę, pamiętają czasy Kiszczaka, Jaruzelskiego, Urbana. No proszę, Urban. Kto z młodych wie, kto to był Urban? Tego w szkole chyba nie uczą. No i to oczywiście to był naczelny propagandysta komuny. No i teraz jest też propaganda, może trochę inna co do formy, ale też z łatwością pierze mózgi właśnie tym młodym. No i oczywiście nie wszystkim, bo są też i rozsądni. Wiem, że ta moja opinia, którą tutaj na gorąco wyrażam, jest dość kontrowersyjna, dla niektórych bardzo nawet, no ale jest do bólu prawdziwa. Wiem, że nie wszyscy się z tym zgodzą, niektórzy będą może hejtowali. Więc pytanie, czy nam i mnie jako niezależnej telewizji, kanałowi opłaca się po prostu pracować za darmo i trudzić dla tak gnuśnego narodu, którym się nie tylko nie chce przyjść na protest, ale nawet obejrzeć relacji z tego protestu. Oto jest pytanie. Mimo wszystko zachęcam i proszę, żeby dać lajka, żeby zasubskrybować kanał, podać go dalej przede wszystkim. No jak już nie chce się wam przyjść na strajk czy demonstrację, to zróbcie chociaż tyle. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał?